Słuchajcie, ja się dzisiaj wystroiłam jak typowa blogerka modowa na Fashion Weeku. Czuję się jak jakiś kolorowy ptak tutaj na tych ulicach. No co, jestem w Nowym Jorku, do cholery, mogę się wystroić. Idziemy teraz na śniadanie, a potem zaczynamy zwiedzanie. Jesteśmy właśnie przy fontannie, która jest, została stworzona ku pamięci ludzi, którzy zginęli w World Trade Center. Została wykonana po obrysie budynku, który tutaj wcześniej stał. Naprawdę? Tak, po obrysie. Dokładnie tak. W ogóle robi niesamowite wrażenia, a po bokach masz napisane nazwiska ludzi, którzy tu zginęli i ta woda w taki znaczący sposób zapada się pod ziemię. W ogóle robi niesamowite wrażenie. Mam ciary, wiesz, naprawdę. Ja też. Powiem wam, że ja wciąż nie wierzę, że tu jestem. Naprawdę buzia sama mi się cieszy. To wszystko wygląda jak w filmach. To nie jest żadna ściema. Nowy Jork naprawdę jest taki cudowny. Zobaczcie, gdzie jesteśmy właśnie. Adam z tyłu, przepiękna panorama. Jest, to jest, jestem tak szczęśliwa będąc tutaj, wiecie? To jest naprawdę miasto, w którym mogłabym trochę pomieszkać. Cudownie się tu czuję. To jest klimat, w jakim chciałabym żyć. Idziemy z Martą i mówimy sobie, że buzia nam się sama tak cieszy na widok. To jest niewiarygodne, bo tutaj wszystkie te miejsca wyglądają dokładnie tak jak na filmach. Tak, w żaden sposób zero nie jest ściemy. Tak. Słuchajcie, jeżeli tylko macie okazję, przyjeżdżajcie do Nowego Jorku. Tu jest rewelacyjnie. Prawda.